szalone lata 90., gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska śniła amerykański sen. Tomek i Rudy, chłopaki z prowincji napędzani pasją i marzeniami, żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój disco-polowych list przebojów. Konserwatywne górnicze miasteczko, z którego ucieka kto może. Kiedyś spokojne, dziś targane strajkami. Niespodziewanie przyjeżdżają tu kolorowym busem geje i lesbijki ze stolicy. Na ratunek potrzebującym. Co się dzieje? Słabo ci? Uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii z lubelskiego liceum zaczyna stopniowo tracić wzrok. Diagnoza lekarska nie pozostawia złudzeń. Mężczyźnie z powodu wady genetycznej grozi trwała ślepota. Zmagając się z nową sytuacją i nowymi wyzwaniami, nawiązuje bliską przyjaźń z koleżanką z pracy. Roberta Więckiewicza najczęściej kojarzymy z ról filmowych. Teraz zaprezentuje się przed konińską publicznością w salonie poezji Anny Dymnej w Koninie, poświęconym twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Koniecznie nie przegap. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Imprezy.